Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Po obejrzeniu filmiku zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o jubileuszu Roberta Lewandowskiego. Zapraszam. Napastnik Bayernu Monachium oraz reprezentacji Polski Robert Lewandowski najprawdopodobniej rozegra w sobotę 200. mecz w barwach bawarskiego zespołu, licząc wszystkie rozgrywki. Broniąca tytułu drużyna podejmie Bayer Leverkusen w trzeciej kolejce niemieckiej ekstraklasy. Na dotychczasowe występy kapitana reprezentacji Polski w Bayernie składa się 129 spotkań w Bundeslidze, w których strzelił 108 goli, 44 w Lidze Mistrzów, 28 bramek, 22 spotkania w Pucharze Niemiec i 17 goli oraz 5 meczów w Superpucharze Niemiec, w których strzelił 4 bramki. Łącznie zagrał 199 meczów, w których zdobył 157 bramek. W obecnym sezonie Lewandowski trafił do siatki w lidze już dwukrotnie i przyczynił się do zwycięstw mistrza kraju nad Hoffenheim 3-1 i Stuttgartem 3-0. Robert Lewandowski ma także inny powód do świętowania. Magazyn 442 opublikował listę najlepszych atakujących na świecie. Pod uwagę brano tylko klasycznych środkowych napastników, dlatego w rankingu pominięto m.in. Leo Messiego, Neymara, Mohameda Salaha oraz Antoine'a Griezmana. W pierwszej trójce znaleźli się Cristiano Ronaldo, Luis Suarez oraz Robert Lewandowski. A tak gazeta pisze o Polaku. To był rozczarowujący mundial, ale Lewandowski ponosi za niego niewielką odpowiedzialność, ponieważ w meczach z Senegalem i Kolumbią otrzymał skromne wsparcie kolegów. 30-latek swoje umiejętności strzeleckie demonstruje w Bayernie Monachium. W każdym z trzech ostatnich sezonów przekraczał barierę 40 goli. Sposób jego poruszania się po boisku jest niesamowity. A oto pełna lista 10 najlepszych środkowych napastników według magazynu 442. Miejsce pierwsze – Cristiano Ronaldo. Miejsce drugie – Luis Suarez. 3 – Robert Lewandowski. 4 – Harry Kane. 5 – Sergio Aguero. 6 – Edinson Cavani. 7 – Roberto Firmino. 8 – Mauro Icardi. 9 – Romelu Lukaku. 10 – Karim Benzema. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was również na stronę Zawód Typer, gdzie pojawił się nowy odcinek, w którym przedstawiam analizy najciekawszych meczów na ten weekend. A w komentarzach napiszcie mi, czy zgadzacie się z tym rankingiem, który przedstawiło 442. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!